Mimo wszystko małe czy większe grono, ale robimy swoje. W związku z tym witam Państwa serdecznie na 12. posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Ubezpieczeń Społecznych działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Informuję, że posiedzenie jest rejestrowane za pomocą kamer w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Temat dzisiejszego spotkania to problemy przedsiębiorców w związku ze wspólnym kontem do wpłat składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym tematem otrzymaliśmy materiał przygotowany przez pana Martina Tigermana, który, jak widzę, jest z nami dzisiaj, witamy, dotyczący właśnie problemów wynikających z funkcjonowania tegoż wspólnego konta do opłacania składek. Materiał ten przesłał nam pan przewodniczący Kozanecki. Myśmy też rozdystrybuowali do zespołu, także wszyscy myślę, ten materiał mieli możliwość zapoznać się z tym materiałem. No i w takim razie chciałbym prosić wnioskodawcę o parę słów wstępu merytorycznego. To znaczy tak, mam nadzieję, że czasowo się faktycznie robiliśmy, aby ten materiał na czas do Państwa tutaj w czasie to dobrało. Wiadomo, jaką mamy sytuację. Tak czy inaczej, starałem się też tutaj w tym wniosku zasygnalizować takie najważniejsze problemy. No, jak Państwo pamiętacie, wcześniejsza nasza rozmowa była taką rozmową rozpoznawczą w tym szerokim, bardzo głębokim i zagmatwanym temacie, w którym są te tematy związane właśnie z systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce, a tutaj skupiliśmy się na tej składce NFZ i no, we wcześniejszych rozmowach no, przywoływałem tutaj te problemy, ale właśnie skupiając się już na takich argumentach, które okazały się, że są kluczowe, bo no wcześniej tak nie byłem przygotowany, tam było trochę mało czasu, żeby tak dokładnie wycelować w artykuły prawne tak naprawdę, którymi się podparliśmy i w zasadzie a propos tego tematu, no najważniejszy problem, no to jest ten problem w istnieniu jednego konta ZUS i NFZ. W ogóle wydaje mi się ostatecznie, że rozłączenie tego będzie kluczowe dla w ogóle jakiejkolwiek zmiany w Polsce, takie moje osobiste zdanie, bo ponieważ będzie można faktycznie zrobić taką sytuację, że być może, że to będzie pomagało w jakiejś części abolicji, tej, o której wszyscy krzyczą, po części wpuszczenie osób na rynek leczenia społecznego, jak to można byłoby nazwać. W każdym bądź razie no problem najważniejszy, który tutaj został przedstawiony, wydaje mi się kluczowy, no to jest ta utrata statusu ubezpieczonego ze względu na zaległości i nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, no ale tutaj właśnie w tym punkcie pierwszym, dlatego właśnie jest punktem pierwszym, no bo właśnie zacytowałem w zasadzie część tego, co można znaleźć w internecie. Może nie będę tego w całości czytał, no ale... Tak, bardzo prosimy, żeby pan nie czytał. Nie, no bo ten materiał wszyscy mamy, właśnie. Także każdy się zapoznał. Tylko proszę o takie słowo, krótkie słowo wstępu, czy ewentualnie, jeżeli pan coś chciałby jeszcze to może dodać do tego materiału, czy jakby wprowadzić nas w dyskusję i to tyle. To może zróbmy tak, że właśnie tak jak mówię tutaj to pismo, które zostało skierowane składka NFZ, problem systemowy, tak to zostało nazwane. W zasadzie ciężko tutaj jakąś właściwą nazwę znaleźć, ale tak, najważniejszy problem to problem istnienia tego jednego konta ZUS i NFZ.
i podałem tutaj artykuły prawne, które właśnie mówią o tym, gdzie idzie najpierw ta składka, gdzie zostaje przekazywana, kiedy jest zadłużenie przedsiębiorcy i jednak z automatu tutaj przedsiębiorca wypada z systemu. No i to jest jeden z najważniejszych punktów, numer jeden. Drugi punkt to są błędy w obliczeniach i księgowaniu wpłat, tak jak tam wcześniej mówiliśmy. Też jest jakiś trzeci punkt, który mówi o tym, że są wymuszane na obywatelu te wpłaty. Czwarty punkt to jest brak kontroli pacjenta nad własnymi składkami, chociażby nawet też szczegółowo dotyczącymi oczywiście NFZ-u. Piąty punkt też w tym piśmie się pojawił, to jest jedno konto. To tak jak powiedziałem na początku, problem według mnie najważniejszy w sensie dla w ogóle całościowo jakiejś tam większej reformy systemowej. Tak mi się wydaje, że to jest kluczowe. I oczywiście podałem też w takim głównym punkcie drugim, że tutaj też NFZ właśnie jest konflikt prawny w zgodności z konstytucją, który też jest ważny, uważam, i też należałoby to wziąć pod uwagę. To mówię już w takim szerokim aspekcie związanym jakby z tą sensownością, która jest oparta na tym systemie, z tego, co tam Państwo na pewno wiecie, Ottona von Bismarcka. I tutaj bardziej jest szerszy problem poruszony, tak. No te problemy konstytucyjne też wielokrotnie w pismach wcześniej poruszałem. Nie będę ich tutaj teraz cytował. No i jeszcze jest takich parę punktów właśnie jak dyskryminacja. W punkcie trzecim wykluczenie społeczne też tutaj troszkę przedstawiłem właśnie dane, które możemy przejść już z wniosku przez tutaj Państwa zespół. No i jeszcze taki jeden paradoks prawny, wykluczeń w ramach nieopłaconych składek na NFZ, przyjmowanie na leczenie pomimo braku wpłat na NFZ. No i piąty taki główny punkt to składki NFZ, odstępstwa od reguły. No to też jest głęboki problem osób, którzy płacą a inni nie płacą, a mają większe prawa. To jest też dużo szerszy problem. I cele, jakie na końcu tutaj przedstawiłem, no to oczywiście cel główny, no to wyłączenie tej opcji płacenia w jednym koncie. To jest najważniejsze. I dostęp oczywiście, tam dostęp do opieki zdrowotnej dla każdego Polaka. No to są takie już szerokie, dosyć mocno polityczne postulaty. To są te główne zagadnienia. Pismo zostało złożone przez pana, faktycznie pana Wiesława Kozaneckiego za pomocą tutaj, dzięki uprzejmości. Także no, myślę, że to, co na początku mogłem nakreślić, tak żeby inni wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Inni, to mówię o tych osobach z internetu, którzy słuchają i przysłuchują się. To myślę, że to jest ten główny klucz. A jakieś tam pytania, jak się pojawią, no to oczywiście chętnie też tutaj będziemy odpowiadać. Dziękuję. Jasne, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. I teraz chciałbym poprosić naszego prawnika z Wydziału Prawno-Legislacyjnego, pana Pawła Dryka. Paweł, czy miałeś możliwość przeanalizować ten materiał i mógłbyś jakoś się ustosunkować do tego? Znaczy tak, ja miałem okazję przeanalizować ten materiał. Natomiast no, jeżeli chodzi o ustosunkowanie się, no to to jest, no ja nie mam nic od siebie do dodania, to jest już ewentualnie dyskusja zespołu, czy znaczy jeszcze ewentualnie zastanawiam się nad taką jedną kwestią, bo tutaj te pisma wszystkie są przepraszam, te postulaty wszystkie są takie skondensowane, więc pytanie, czy jeżeli ewentualnie mielibyśmy kierować wystąpienie do właściwych organów, czy właśnie zaprezentowalibyśmy, nie wiem, właśnie takie podejście
nazwę to systemowe związane z prezentacją tych wszystkich postulatów, które tutaj, że tak powiem, są ze sobą związane, czy poszczególne problemy byśmy łuskali po kolei jakoś. Także taka ewentualnie kwestia. No, jeśli mogę ja zabrać głos, no to właśnie pytanie tutaj tej kolejności działań. Jeśli faktycznie... Przepraszam, bo tu miałem wyłączony mikrofon i nie było słychać. Przepraszam, pozwoli pan, że ja teraz powiem. Myślę, że to już jest kwestia jakby do decyzji Wydziału Prawno-Legislacyjnego. Tu myślę, że koledzy z dyrektorem Markiem Wochem na czele mają doświadczenie i będą wiedzieli najlepiej, jak to ująć. Przede wszystkim to, co mi się wydaje tutaj istotne, to, że połączenie jakby środków z tych dwóch składek na jednym koncie wspólnym powoduje niesamowity bałagan, tak? I jeżeli oczywiście wszystko idzie zgodnie z planem i wszystko się zgadza i są kwoty dokładnie takie, jakie być powinny i strony się zgadzają co do tych kwot, to znaczy i płatnik i ZUS, i NFZ, no to wtedy to jakoś funkcjonuje, tak? Natomiast w przypadku jakichkolwiek niezgodności czy problemów, no które są normalną rzeczą, w życiu się zdarzają, no natychmiast piętrzą się gigantyczne problemy z pomieszaniem tych dwóch rzeczy. I teraz wydaje mi się, że tutaj jest niewarta skórka za wyprawkę, to znaczy no ułatwienie wynikające z tego, że się robi jeden przelew, a nie dwa, jest znikome. No to w dzisiejszych czasach, kiedy przelewy robi się przez internet i każdy ma dostęp do konta bankowego i robi to bez żadnego problemu w ciągu kilku sekund, to jest ułatwienie, można powiedzieć, praktycznie żadne. No. Bardzo, bardzo znikome. Natomiast w przypadku jakichkolwiek niezgodności SALT czy jakichkolwiek tutaj właśnie jakichkolwiek niezgodności, no problemy się tworzą gigantyczne z tego powodu. No i to właśnie chyba tutaj przede wszystkim by trzeba było to przedstawić. No oczywiście też te argumenty, które pan tutaj podnosi, że to dalej prowadzi w wielu sytuacjach, tak, kiedy coś tam się nie zgadza w płatnościach, prowadzi do utraty prawa do świadczeń zdrowotnych, tak? I też nie powinno tak być, że obywatel traci prawo do świadczeń zdrowotnych na skutek niezgodności w saldach płatniczych, prawda, które potem się okazują, że wszystko było ok, tak, ale coś było nie tak, na przykład z ubezpieczeniami społecznymi, tak, czy była jakaś niezgodność na przykład w ubezpieczeniu wypadkowym, czy na przykład, tak, i z tego powodu dochodzi do utraty prawa do obywatela do świadczeń z opieki zdrowotnej. Zgadza się. No to są sytuacje, które wydają się no tutaj, tak jak pan podnosi, naruszać konstytucyjne prawo obywatela do ochrony zdrowia. Nie powinno to prawo być odbierane z takiego powodu, prawda? A tak jest. Więc to są dwa takie najważniejsze moim zdaniem tutaj argumenty, które ja bym sugerował, żeby uwypuklić w tym wystąpieniu. Natomiast no, szczegółową konstrukcję już tego pisma
pozostawiłbym wiedzy i doświadczeniu kolegów z Wydziału Prawno-Legislacyjnego. Paweł? Jeśli. Ja nie mam w tym momencie już tego nic do dodania. Okej, okay, dobrze. Pan Martin jako wnioskodawca? To znaczy, no, mamy tutaj fajne zaplecze, właśnie się cieszę, bo w sumie, tak jak powiedziałem panu Wiesławowi, tworzymy taki swoisty inkubator dotyczący właśnie jakichś zmian, które faktycznie mogą być bardzo mocno kluczowe ostatecznie do jakichś większych zmian w ogóle w Polsce systemowych, bo jak wiadomo, rząd zapowiadał jakieś duże zmiany w tej NFZ-cie i tak dalej. Więc no ja tutaj, no skoro mnie powiem, że no, to zostało przygotowane tak, jak zostało przygotowane. Oczywiście mam za sobą wiele umów prawnych, które tworzyłem w związku z prowadzoną działalnością przez wiele lat, ale no doświadczenie państwa, tutaj ten zespół, mamy wsparcie. To jest najważniejsze, że my jako tutaj przedsiębiorcy, jako osoby postulujące mamy wsparcie. Dobrze, panie Martinie, ja przepraszam, że wejdę panu w słowo, kluczowe. Bo jakby wydaje mi się, że tak, sytuacja jest taka, że jest nas mało w tej chwili i w sumie nas zespołu jest pan jako wnioskodawca, no to pan już się wypowiedział i na piśmie, i we wstępnej części naszego spotkania. Jest pan przewodniczący Kozanecki, który przesłał nam ten materiał, więc jak rozumiem, też się z nim wcześniej zapoznał i podejrzewam, że gdyby chciał coś do niego dodać czy zmienić, to pewnie już by to wyraził, tak? Czy dobrze myślę, panie przewodniczący? Tak, dokładnie tak, tylko chciałbym się skupić tylko na tych elementach, które mają szansę realizacji. To, o czym pan mówił, tak, koniec, kropka. No jasne, no dokładnie. Także tutaj co do tego się zgadzamy. No i teraz, gdyby nas było tu szersze grono, to moglibyśmy jeszcze dyskutować. Wtedy zadałbym pytanie, czy ktoś chciałby coś dodać, ująć, zmienić i tak dalej. Jeszcze chciałbym, jeśli można, zabrać głos jako stowarzyszenie poszkodowanych. Witam. Bardzo proszę, tak. Bardzo proszę w takim razie. Proszę Państwa, ja się w pełni zgadzam, chociaż nie czytałem tych postulatów pana Martina, ale to, co usłyszałem, to jest oczywiście to, co powinno już, że tak powiem, działać. Natomiast tu jest jeszcze taka sprawa, że w momencie łączenia tych składek w jedną, ZUS dostał też taką możliwość, że przekierowuje te składki bieżące wstecz, pomimo istnienia sporu co do istnienia zadłużenia. Więc jeśli są na przykład sprawy sądowe w toku, mimo wszystko składki są kierowane na najdalsze zadłużenie, tak? I to też jest sprawa, która jest ważna. Tak, tak, to rzeczywiście dziękuję za to, bo to jest też istotna sprawa. Paweł, to też ewentualnie, jeśli uznacie za stosowne, to weźcie pod uwagę ten argument, bo to jest istotne. Że ZUS dokonuje przeksięgowań składek również w sytuacji istnienia sporu pomiędzy stronami co do kwalifikacji tych składek, tak? Nawet jeśli ten spór jest, tak jak pan powiedział, na drodze sądowej rozstrzygany, prawda? W niektórych przypadkach nawet toczą się jeszcze sprawy poza granicami Polski, tak? No różne są oczywiście, tak. Różne są przypadki, różne są sytuacje, ale pomimo właśnie takich sporów ZUS dokonuje sobie tych przeksięgowań, co skutkuje, właśnie na przykład utratą prawa do doświadczeń. Dokładnie tak, a jeszcze jedna sprawa, nie wiem czy mam, nie chcę tutaj, że tak powiem, popa popełnić, ale trzeba też wiedzieć, że przekierowanie tych oj kurde, nie, dobra, źle, przepraszam. Nie, to nie tak. Oddaję głos. Dobrze, czyli mamy tak jakby trzeci tutaj elemencik istotny do uwzględnienia. I tak jak mówię, gdyby nas było więcej, no to moglibyśmy tutaj sobie jeszcze podyskutować i popytać pozostałych członków, co by chcieli dodać, ale ponieważ nas jest tylko tyle, no to myślę, że jakby zamknijmy tę dyskusję, bo wszyscy
ci, którzy są, już się wypowiedzieli, więc myślę, że nie ma co tutaj już kontynuować dyskusji w tej sytuacji. Pozostawiamy materiał do w tej chwili w Wydziale Prawno-Legislacyjnym naszego biura do ostatecznego przeanalizowania i podjęcia decyzji, co to. Ja jeszcze mam jedno już takie, abstrahując od tematu, bo jako stowarzyszenie chcieliśmy też przystąpić do tego zespołu do spraw ZUS. Ja to zgłaszałem, ale nie wiem, czy zostało to, że tak powiem, zarejestrowane. Ponieważ my byli, jako stowarzyszenie byliśmy tylko w zespole do spraw abolicji, ale no sami wiemy, że w tej chwili jest to zespół prawie martwy. Natomiast chciałem jako stowarzyszenie... Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP, pan prezes Dariusz Ćwik. Mam pana tak. Tutaj na liście. A, okej. Okay. No bo wie pan, chodzi o to, że nie dostałem tych postulatów, tego pisma pana Martina Tigermana. Także... To bardzo proszę o kontakt z panią Kasią po spotkaniu w sprawie... Dobrze. Ja myślę, że pan Martin mi to prześle, bo jesteśmy też jako takim... Pani Kasia też chętnie prześle, gdyby coś, także nie ma problemu. Tu czasem się zdarzają niestety problemy, że... No rozumiem, ale... Takie skargi niestety, codziennie się z tym zmagamy. Po prostu wynika to z tego, że my dużo korespondencji rozsyłamy i niestety programy antyspamowe, które na ogół wszyscy mają na komputerach, ale które też są na serwerach, także nie tylko na komputerach, ale na serwerach są, no one wyłapują i niestety nas klasyfikują już jako spamerów ze względu na ilość korespondencji, którą rozsyłamy i niestety się zdarzają problemy z dochodzeniem naszej poczty. Dobrze. To w takim razie dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję na ten temat. Pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ pan tutaj sugerował, że wobec gwałtownie zmieniającej się sytuacji pandemicznej może powinniśmy jeszcze przedyskutować jakieś kwestie aktualne na dzisiejszym spotkaniu, więc oddaję panu głos w takim razie. Więc przepraszam bardzo, ale rozesłałem tak zwane wici na ten temat do organizacji przedsiębiorców, z którymi współpracuję, czyli do Lewiatana, no własnej izby i do inicjatywy firm rodzinnych. Na razie nie mam odpowiedzi, więc trudno mi w tej chwili wyreagować, bo widzę, że jakby jesteśmy sparaliżowani w tej chwili tą wzrastającą pandemią. Tym niemniej na pewno za chwilę się odezwą głosy przedsiębiorców dotyczące jakby składek ZUS-owskich, które są potężnym obciążeniem dla nas. Więc ja bym się na razie wstrzymał, ja chciałbym mieć merytoryczne wypowiedzi z tych wszystkich organizacji i wtedy jakby jeszcze raz wrócę do tematu. Bo w tej chwili to szczerze mówiąc to w większości, powtarzam, w większości przypadków to każda strategia zawodzi. Nie wiadomo co będzie za tydzień albo za miesiąc albo za dwa. W każdym razie obciążenia ZUS-u, ja tylko tak sygnalizuję, przynajmniej dotyczące tych 30 dni, żeby płacił przedsiębiorca jeszcze w epoce koronawirusa za chorobę pracownika do 30 dni, no to są potężnym obciążeniem i tutaj na pewno będzie taki wniosek, żeby rozpatrzyć przynajmniej w okresie pandemii zmianę w tym zakresie, żeby można było od razu po prostu ZUS przejął płatności za zwolnienia w okresie pandemii, bo to nie są niezależne od nas zupełnie tematy. Dzięki. No tak, to prawda, to jest poważny problem i tutaj rzeczywiście wydaje się, że to rozwiązanie polegające na obciążeniu przedsiębiorców kosztami wynagrodzeń chorobowych za te pierwsze
30 dni w przypadku wszystkich pracowników. No nie ma jakiegoś uzasadnienia, tak, bo tutaj no nie trudno się doszukać jakichś podstaw, które by uzasadniały odpowiedzialność finansową pracodawcy za absencję pracownika. No oczywiście w aktualnej sytuacji pandemii, kiedy ta absencja jest, staje się zjawiskiem powszechnym, prawda, no to jest to gigantyczny problem dla przedsiębiorców, którzy tracą przychody, prawda, i nie dosyć, że tracą przychody, to jeszcze muszą ponosić koszty no, utrzymania niepracujących pracowników, tak, no bo to do tego to się sprowadza. Więc tutaj wydaje się, że byłaby to ważna kwestia, żeby wystąpić w tej sprawie w tej chwili. Także zapraszam wobec tego, panie przewodniczący, jak będzie pan gotowy z jakimś materiałem, najlepiej jakby to można było w formie pisemnej zwięźle nam opisać, to będziemy mieli punkt wyjścia do pracy. Ale myślę, że tutaj na zespole to bez problemu szybko wszyscy zatwierdzimy, bo tak spodziewam się, że tu będzie pełna zgoda co do takich wniosków i będzie można tutaj coś zarekomendować do wystąpienia rzecznikowi. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję. Czekam na kontakt ze strony przewodniczącego w tej sprawie i wtedy rozumiem, że jak pan się ze mną skontaktuje, to wtedy sobie umówimy spotkanie zespołu jakoś w takim nieodległym czasie, żeby szybko sprawy popchnąć do przodu. Tak? Tak jest. Dokładnie tak. Dobrze. To bardzo